Spacery dlaczego zmieniają mózg? Na lepsze. Oczywiste jest, że spacery wśród pięknych okoliczności przyrody, w otoczeniu lasu, góry itp. Odprężająco wpływają na nasz umysł, ciało i duszę. Podkreślają to naukowcy, którzy dodatkowo w swych badaniach udowodnili i wyjaśnili, jak piesze wędrówki zmieniają nasz mózg na lepsze. Za chwilę dowiesz się więcej o tym, co dzieje się w twojej głowie podczas spaceru i dlaczego warto pokochać piesze wycieczki. Koniec z negatywnością. Poza niemal natychmiastowym dostarczaniem uczucia spokoju i zadowolenia, które towarzyszy czasowi spędzonemu na świeżym powietrzu, piesze wędrówki w otoczeniu przyrody mogą zmniejszyć ilość negatywnych myśli i przeżywanie negatywnych emocji. Umysły wielu z nas często pochłaniają negatywne myśli, które odbierają nam radość chwil i prowadzą w najgorszym kierunku do depresji i lęku. Badania opublikowane w Proceedings of National Academy of Sciences wykazały, że spędzanie czasu na świeżym powietrzu znacząco zmniejsza obsesyjne i negatywne myśli. Uczestnicy badania spacerowali przez 90 minut po mieście lub w naturalnych warunkach przyrody. Ci, którzy wędrowali w środowisku naturalnym, zgłaszali niższe poziomy przeżywania negatywnych emocji i mieli również zmniejszoną aktywność neuronalną w obszarze mózgu związanym z chorobą psychiczną. Naukowcy zauważyli, że wzrost urbanizacji ściśle koreluje ze wzrostem przypadków depresji i innych chorób psychicznych. Im więcej czasu poświęcimy na przebywanie poza miejskim pejzażem i wybierzemy spacery w otoczeniu przyrody, tym silniej poprawimy nasze psychiczne i fizyczne samopoczucie. Kreatywne rozwiązywanie problemów. Psychologowie Ruth N. Lachey i David L. Strayer przeprowadzili badanie, w którym dowiedli, że nasze twórcze rozwiązywanie problemów znacząco poprawia obcowanie z naturą i odłączenie się od wszelkich technologii. Łatwiej przychodzi nam wówczas wykonywanie zadań wymagających twórczego myślenia oraz rozwiązywanie złożonych problemów. W gruncie rzeczy badacze stwierdzili, że odizolowanie się od nowoczesnych technologii i spacery na świeżym powietrzu zwiększają naszą wydajność w kwestiach kreatywności nawet o 50%. Piesze wędrówki odciążają nasze funkcje poznawcze, zmniejszają zmęczenie psychiczne, uspokajają umysł i jednocześnie pobudzają kreatywne myślenie. Spacery ćwiczeniem pamięci. Piesze wędrówki to doskonały sposób na spalenie od 400 do 700 kalorii w ciągu godziny, w zależności od długości i trudności trasy. Udowodniono również, że osoby ćwiczące na świeżym powietrzu chętniej podejmują się aktywności fizycznej i wytrwale tkwią w ustalonych zasadach treningu. Tymczasem okazuje się, że spacery i ruch na świeżym powietrzu nie tylko są doskonałym ćwiczeniem dla ciała, ale także i dla mózgu. Naukowcy z University of British Columbia odkryli, że ćwiczenia aerobowe wykonywane na zewnątrz zwiększają objętość hipokampa, części mózgu związaną z pamięcią przestrzenną i epizodyczną, u kobiet w wieku powyżej 1970 roku życia. Takie ćwiczenia nie tylko poprawiają pamięć, ale także zapobiegają jej utracie. Naukowcy odkryli również, że każdy ruch na świeżym powietrzu, w tym spacery, może również zmniejszyć stres i lęk, zwiększyć poczucie własnej wartości i uwolnić poprawiające nastrój endorfiny. Lekarstwo na ADHD. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytami uwagi, ADHD, staje się coraz bardziej powszechny wśród dzieci. Dzieci z ADHD mają trudności z kontrolą impulsów i skupieniem, łatwo się rozpraszają i wykazują nadmierną nadpobudliwość. Wychowywanie dzieci z ADHD może być bardzo trudne dla rodziców, a samo decydowanie się na podawanie dziecku leków na receptę może przynieść więcej szkody niż pożytku, szczególnie gdy istnieją naturalne rozwiązania o równie dobrych efektach. Badanie przeprowadzone przez doktorów Francesa Ekup i Andrea Fabera-Taylora wykazało zmniejszenie objawów zaburzenia u dzieci, które spędzają więcej czasu na świeżym powietrzu. Wyniki tego badania sugerują, że spacery i szeroko pojęta ekspozycja na naturę może przynieść korzyść każdemu, kto ma trudności z koncentracją, uwagą lub zachowuje się impulsywnie. Spacery to jedna z najprostszych i niewymagających aktywności fizycznych, dla której warto poświęcić chwilę w ciągu dnia lub chociaż w weekend, by zmienić na lepsze nie tylko swoją kondycję fizyczną, ale i umysłową.